Dobra, biorę się teraz zapatrykowe turbospężareczki, tak jak obiecałem, że to jak najszybciej poszło, odrąbuję te elementy i rano zasuwam z tym na frezareczkę do mojego przyjaciela, niezawodnego pana Leszka, frezera. Tak więc wylocik będzie takiej średnicy, no i później dużo, dużo ręcznej roboty przede mną, żeby te, te uskoki wszystko ładnie tu po, poszlifować, porobić, podziałać. No coś, coś, coś fajnego się szykuje. Ile się da z tych fabrycznych obodów wygrzewać, tyle wygrzebiemy Dobra, wszystkie moje wow, zostały rozwiane. Jak to się mówi, właściwości zostały rozwiane, wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane. O, to jest 70, -teczka. żeby ona ładnie ce po środku była, to niestety na zawór DV będzie mi nachodziło. Czyli żeby było symetrycznie, to musi być tak. No niestety nie możemy sobie na to pozwolić. Tak więc przy pierwowzorze zostanę, tak jak na początku ustaliłem, 63,5 mm. I będzie ładnie, tutaj tego schodka nie będzie. No, będzie fajnie. Do, zrobić to, naprawdę, że było dobrze. Fabrycznie było takie, takie małe coś. Ile to w środku miało średnicy, tak ciekaw jestem. 52. No, a zrobimy, że będzie w środku 60 z małym kawałeczkiem. Stanowisko zmieniamy. Teraz będę wyrównywał to. Nie musi to być idealnie równe, bo od zewnątrz będzie spaw. Później, jak to będzie wszystko obspawane, to jeszcze raz to w środku będzie się obrabiało. A tak do przymiarów rurek i wszystkiego usuwamy tego kikuta. Dobra, wstępnie obrobiłem, Przycinałem to później tak będę tego jeszcze, wolę sobie zostawić więcej materiału, później go zeszlifować niż jakbym miał go za długo zeszlifować. Generalnie rura będzie nachodziła tak jakby z tej strony, tu będzie wycięcie takie, będzie obspawane dookoła. Teraz muszę sobie pomierzyć tego wysokości jakie chcę zrobić, będę to robił z grubszego kawałka, takiego 65, nie wiem, ścianka 5, że chcę sobie wszystko wewnętrzną średnicę dopasować. Ładnie i zewnętrzną podtypowe silikony 63,5 mm. Został nam jeszcze kawałek, żeby zrobić rancik. Czy takie ranciki w przypadku fabrycznego ranciku nie było na przykład. Eee, ale to jest za to tutaj się nic nie podwinie. Wysokość całej tej mówki. No tyle, 45 mm, myślałem, że tutaj będzie akurat miejsce na, na, na kolanko silikonowe i opaskę. No i tak to będzie wyglądało. Tak więc do Leszko będę musiał jechać, żeby mi to zrobił. Później już seręcznie tutaj, albo nie, poproszę pana Leszka, żeby mi ładny taki prostokącik na 15,5 mm wyfrezował, szeroki. na. No. dobra, jeszcze to doszlifuję, żeby to było ładne, równo, bo to się zgrubia. Dobrze, to jeszcze chwilę po tym pobawię, narysuję sobie rysunki, bo będę chciał zrobić jeszcze, jak ten element będę nakładał, żeby on idealnie wosił, i idealnie z tym wszystkim się pokrywał, to będę musiał taką Łącznik jeszcze dorobi taki tymczasowy do, do spawania, żeby mi się to idealnie wyosiowało. Element wchodzący tutaj w środek tego koła yy, muszelki, i na to będzie nałożony ten element, który będzie idealnie wyosiowany, będzie do, spawany dookoła, i dopiero ten środek z tego będę wyciągał. Dobra, zaraz kartka. Długo pisik i rysujemy, ale nim to nastąpi, rękawiczki, BHP. Ja tak powiem szczerze, że bardzo lubię w łapę wchodzić. Takie narzędzia sobie biorę. Tutaj będę przygotował do spawania. Ja muszę tu oczyścić, tu oczyścić, tu oczyścić, tu wszędzie, gdzie będą spawy, żeby były czyste aluminium. Później się to i tak odtłuszcza, Ale to już na miejscu mojego przyjaciela spawacza. Jestem tutaj, zdobywam materiały dla Patryka, żeby zrobić wloty do jego turbosprężarki. Tutaj operator już docina. Pierwsze składowe elementy są, z tego będą centrowniczki, no to jest muszla Patrykowa. No i tak to wszystko powstaje tutaj kolega mierzy docina. No i już drugi kawałeczek się ciacha. Ale Leszek będzie miał tej roboty, bo nie było niestety. Rurek w przyrodzie nie występują. Taka 65 z grubością ścianki na 5, więc w całości trzeba będzie obrabiać. To materialiki są, następny przystanek, leszek. No to już dwie muszelki wzięte, towarek wzięty. Pędzę co do pana leszka, już dwa kroczki stukamy. Są pana Leszka, wymiary wstępne tu mamy porobione. Co, co z tego będziemy robili? To będą takie elementy docentrowania tego wszystkiego. To będą z tego będą już docelowe mówki robione. Nie chcę żadnych rancików robić, no materiał wziąłem taki, że można brać ranciki, ale to będzie 63,5 mm, miał takie kolenko silikonowo, no bardzo ciasto no to będzie wchodziło. I pan Leszek jeszcze na frezarce mi tutaj wyrówna, żeby takie były jak najmniejsze szczeliny. Ja to tylko szlifierką wyrównałem trochę no, po, po tamtej frezarce i to, żeby było jeszcze idealnie prostopadłe, to też mi... Przecież to nie ma znaczenia. No, no, pan Leszek też powiedział, że mi to na fryzarce wszystko ładnie wyrówna i w tych elementach zrobi też takie nacięcia, te faski, że tu ładnie wszystko nachodziło. To będzie to w środku, to będzie centrowało i później lecimy do kolegi, który będzie nam to wszystko tutaj zalewał po zewnątrz. Od zewnątrz będzie ładnie wyglądało, ale o to chodzi, żeby od środka też to w miarę jakoś tam wyglądało, żeby nie było tutaj takiej przerwy na przykład dłużej czy, 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 czy coś. Dobra, zostałem w najlepszych możliwych rękach, jakie znam od 20 paru lat swojej twórczości, i pędzę dalej. Ręczne robotki, tutaj mamy dalszy ciąg, tym razem metal, a nie aluminium. Tak więc frezik przygotowany, wszystkie jakieś takie zadziorki tutaj przy tych, tych żeliwach to będę usuwał. Wybierałem, powyszlifowałem. Tutaj wygładziłem, że nie było nigdzie ostych rantów. To różne papiery ścierne tu wchodziły. Tu było tak brzydko. Nie wszędzie wiadomo, maszyna podejdzie, a z łapy można było podejść. No dobra, jedno żyliwko dobre, odmuchane, Biorę się za drugie. w żyliwku trochę więcej roboty będzie taki rancik tutaj jest. Teraz jest, ale zaraz go nie będzie. No maska do góry. Tu już nie ma żadnego progu, naprawdę Z 4 mm był taki próg. No takie duże są te wirniki, naprawdę już pół mm większy wirnik to już byłby problem wsadzić. Klapka już by, żeliwo się nie mieściło na, 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 na klapce. Brakowałoby mięsa. Dobra, wygładzić od tej, od tamtej strony i drugie żeliwo też będzie gotowe. No ładnie. Nie ma tych progów rantów, i to zaraz papierkiem wygładzę. I będzie bajka. To samo z drugiej. Kurczę, dalej jakoś tutaj. No wirniki mamy bardzo duże, jak w GTX na przykład e, 30 e, 76, no ale to żeliwo jest takie malutkie. Ja pierdziele, no i tutaj tutaj kciuk mi nawet nie wejdzie do tego wszystkiego. Ja pierdole, jak to ma działać? No, i wirniki koło kompresji tutaj będzie naprawdę na 500, plus, ale ta cała reszta, którą trzymam w ręku, jeszcze te rzeczy co do tego dochodzą. A, wysokie zapędy. Szczerze, tak, szczerze powiem, tak realnie 800, jak tutaj wyjdzie, to, to będzie chyba rekord świata tym, na tym silniku. No, staramy się zrobić to najlepiej, jak to się da, przy zachowaniu seryjnych obwodów. No, dobra, druga, gotowa. Ja to jest taka turbospężarka do Saba przerobiona. To była standardowa chińska 19T. Tylko lepsze koło kompresji, wsadzone zwykłe, odlewane nie kute. i Wirnik wydechowy 9, taki wydajniejszy. No takie turbospężarki bez problemu, robią czyli bez problemu. Górna granica to jest 350 koni, 6 cm2. No i teraz sobie patrzę na zimną stronę. To co będzie u Patryka, to co jest tutaj. No już zasy i tak dalej. Wiadomo, Patryka dużo większy, dużo wydajniejszy, dużo nowocześniejsze koło kompresji 7 na 7 no wszystko jest teraz lepsze. A taki chociażby wylocik z muszelki. Sabik. 350 koni. Dwa paluszki wchodzą. Patryk. Plan na jedną trubosłężarkę 500 koni. I dotąd wchodzą dwa paluszki. A w sobiku. Głębiej. No, kurczę trochę może być. Jestem tego pana Leszka. Robota wrze, To jest pan Leszek. Zobaczę, może będzie chciał coś powiedzieć do telefonu. Tak czy jak pierwszy etap mamy za sobą. Czy mamy zrobione takie te tulejki do centrowania? czas ciasniutko to wszystko wchodzi. To już jest poprawione, bo ja miałem z freksa tak brzydko, zrobiłem ten mileczek. idealnie wszystko wyrównał na fryzarce, że to po prostu płaszczyzny, równoległe, idealnie itd. i tak dalej. na to będą robione takie nakładki, one będą obspawane dookoła i wtedy jak się je obspawa dookoła, to ja te tulejki ze środka wyjmę, bo to jest tylko zrobiony taki rancik, że jak założę tą zewnętrzną tulejkę, że to było idealnie w osi wszystko wy, 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 wycentrowane. No i to jest. Etap pierwszy za nami, teraz będziemy dorabiali te mówki. To są już nasze mówki wstępnie przygotowane. Średnica zewnętrzna 2,5 cala, czyli 63,5 mm. W środku tyle 58 No i trzeba będzie tej wyfryzować takie nacięcie, żeby mi to ładnie na to nachodziło i coś się będzie idealnie tak centrowało i będzie można to spawać. Brzegi są tam zaokrągli, żeby nie ciało silikonu jak się będzie zakładało. Fajnie. No to zimne strony patrykowe wreszcie mam. Ale się jaram, spasowania tutaj no nie ma, że idealnie wyszły. Później sobie tak to dremelkiem będę wszystko w środek robił, a w tej chwili będę leciał do chłopaka, żeby mi to naokoło obspawał ładnie Tigiem. Tak więc spawanko, spawanko, ręczne obrabianko, i z mojej strony to już jest wszystko. No wiadomo, ja za wszystko absolutnie odpowiadam, no ale to co mogłem sam zrobić, to już zrobiłem. Teraz czekam po prostu na resztę. Reszta niestety jest smutna: z wirnika, drugie trybowe sprężarki niestety nie da się zrobić. Tak więc plan będzie taki. Do producenta wirników, co, od których brałem już te wirniki dla nas, zapytam się, czy są w stanie zrobić nam takiego kustoma, żeby nie trzeba było już tam szlifować go i tak dalej, i tak dalej, gwintować, tylko żeby po prostu od razu dali tak jak trzeba, czyli żeby to było K27 oszczelnienie na podwójnych zamkach, a później część taka jak w sprężarce k 16 3 ale z dłuższym środkiem i żeby też nie dawać tych dystansów 1,25 mm, żeby ten środek od razu był dłuższy o te 1,25 mm, ten o średnicy 8,48 mm. A tymczasem. Spawaneczko u Tomeczka Jestem już tutaj na ostatnim przystanku, to jest Tomek TDI W firmowym ubranku, kolega głównie diesla robi, ale kupcie mu ciągle benzyny przynosi I teraz będziemy dla Patryka przygotowali te turbospężarki To już taki ostatni finał finałów, Tomek to pospawa, ja to ręcznie Później takie te zadziorki tylko pousuwam i, i tyle No i Tomek to jest taki ten mistrz spawania, tak? To ładnie wszystko mi spawa, że ja pierdziele Nie chcę, żeby ktokolwiek inny mi to robił, takie super precyzyjne rzeczy Przygotowujemy i Tak jest robi tej ostatnie szlify po to, żeby tutaj w tym miejscu ładnie z spawem można było wjechać, a później całość jeszcze do Leszka dam, żeby mi to splanował. No że sam że to wyrównam, bo tutaj, tutaj idzie O-ring, żeby był idealnie szczelne, a tu po prostu nie może mi wystawać. No i Tomek zrobił fazeczkę, ciach, i kładziemy o to rureczkę. No poszła pierwsza kropka. No to Patrykowe turbiny właśnie wędrują ponownie do pana Leszka, przy okazji tam do Leszka do zetki kolektory sące do frezowania dałem. I tak, tutaj musimy Podrównać, podtwierdzać w tym miejscu, i ewentualnie ten gwincik poprawić, i tutaj to samo. No, a później ten środek sobie tam u siebie już tam wygrzebie. I ręczna robotka będzie mnie czekała o. Bardzo, bardzo długo się schodzi z tymi trudną dla Patryka. I też, żeby to wszystko przyspieszyć, żeby to, to lepiej trwało, lepiej wyglądało, to tak, do mamy bezpośrednio napisaliśmy. Eee, no i ja pisałem, i kolega Patryka, bo też tam ma swoje dojścia, i tak dalej. I wyszło, że żeby zrobili nam. Turbo-wirnik wydechowy taki, żeby był zupełnie plug and play, bez tych wszystkich przeróbek, bez toczenia, frezowania, gwintowania, czyli żeby miał koronkę. Tego o ten model dokładnie, ale żeby miał ośkę pod Mercedesa Maybacha, czyli tam ona jest tam no, cieńsza, 1,5 mm tutaj, cieńsza, 1,6 mm tutaj, no krótsza, nagwintowana, blablabla, żeby nam to wszystko pasowało, bo to jest generalnie to, co potrzebujemy, to jest Mix K27, turbosprężarki i K16, tylko że takie nie K16 jak WRS3, tylko taki tutaj ten fragment, żeby miała dłuższy. Także żeby nam zrobi to na zamówienie, tak jak trzeba plug and play, bez żadnej tej rzeźby, tracenia czasu i tak dalej, no to trzeba zamówić minimalnie 20 sztuk, no 20 sztuk czegoś takiego, no to jest drogie, wiadomo, jak się tam pewno rabat dadzą i tak tak dalej, ale to cholernie to drogo będzie. Więc teraz żeby nie tracić czasu, wyjdzie dłużej, ale wyjdzie 10 razy taniej, ale misja, jakieś tam niepowodzenie jest. No, mieliśmy dwa takie wirniki, jeden udało się idealnie zrobić, drugi no niestety nie nadaje się do wykorzystania, tak więc e, zamawiam trzy sztuki e, prosto tego wirnika, taki jak mieliśmy do tej pory, przyjdzie to do Polski. Kiedy to nam przyjdzie? No około 30 kwietnia, może tydzień później, i po prostu no, trzeba będzie znowu dać na obróbkę, czyli no, jednego, cieniowanie drugiego, skracanie, gwintowanie i azotowanie. No, jedyna taka sensowna opcja, żeby nie wpierdziać się w jakieś tam gigantyczne koszty, no ale to, to potrwa. No tak to jest z projektami. No nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, zawsze wszystko idealnie nie uda się wykonać. Też, na przykład, tak, obrobiliśmy żeliwa, to najpierw stare żeliwa obrobiliśmy, że wszystko spasować, a później na, na nowe puściliśmy ten sam program. Tak więc zamówione trzy sztuki. Dostawa jak widać się za, no jest 17, czy za jakieś 2-3 tygodnie, no. no. to zamykam właśnie tutaj panele wrota. Mamy części obrobione, no. Wyszły pięknie, jedna i druga. Teraz są splanowane idealne płaskie powierzchnie. Ten element tutaj mi ładnie wszystko dojdzie, no muszę to wiadomo poczyścić, tulejki wygrzebać i... No, i będę mógł jedną turbosprężarkę złożyć, no. A no żeby złożyć drugą, będziemy musieli no czekać na te wirniki, no i na obróbki tych wirników, no. No, no bardzo zadowolony jestem. Fajnie, że tak gładziutko to wyszło. jest dobre aluminium. To dobre narzędzia, nie za szybko przesuwane. Rowek na oringa jest. Tutaj mi się zmieści ten plasticzek. Zresztą zaraz go przymierzę, jak tylko do firmy dotrę. Tu mamy obspawane wszystko. No i moja robota będzie polegała, że to oczyścić i te progi tutaj polikwidować do zaworu DV. A teraz patrzcie. O, wyciągam tą tulejeczkę. Przesyżone jest wyciągnięta, To tutaj mam wszystko idealnie wyosiowane. Chcę ja tylko wypolerować środek. W jest jak fabryczny, bo to fabryczny element został. Moja robota się skupi teraz, żeby to wszystko tutaj wygładzić. Żeby nie było tego rancika, który wcześniej tak z ręki odziobałem. No no i zewnętrzną średnicę mam 2,5", czyli 63,5". To zaraz przymierzymy membrankę. Wszystko przymierzam. No, jest idealnie. Nic z niczym nie koliduje. Jest idealnie na gładko. Tak jak mówiłem, O-ring wchodzi tutaj bardzo głęboko, więc tylko na tej fasce on będzie uszczelniał. Reszta powierzchni nas nie interesuje. Ta faska nie była nic dotykana, jest taka jak fabryczna gładziotka, więc to będzie 100% wszystko jak fabryka. Nasze jeszcze czekają, żeby to składać. No mówię, no, jedną złożymy, a no na drugą musimy niestety chwilę poczekać. Ustawiam trzy tygodnie, wirniki będą szły, obróbki w Polsce, nie w Polsce, później zatowanie dwa, trzy tygodnie, no czyli no, no trochę się z tym zajdzie. No chyba, że tutaj magia. Zadziała patrykami kiciukach Kupcia i oglądaczy, wspieraczy, że, że uda się to w miarę od ręki ogarnąć. To dremelek w dłoń i jedziemy. Specjalnie dremelek do metalu wziąłem, bo jest bardzo delikatny, żeby jak najwolniej to wszystko usuwać, żeby całkowicie ten próg yy, wygrzebać. Bo jakbym wziął taki do aluminium, to po prostu jedno dotknięcie i tutaj by mi znikał materiał za szybko. To musi być precyzyjna robotka. Żeby cieszyło oko. Dopierdzielone idealnie na gładziutko. Reszta też będzie papierem ściernym zrobione. Super to wyszło, super to jest spasowane. Jedna muszelka, druga muszelka opierdolona, Nie ma tu żadnych rantów. Teraz to jest mikroskopijny To Ja to papierem się teraz wyrównam, że to ładne, równe, gładkie było, takie, żeby nadawało się do montażu. Po czyszczeniu oczywiście. No, twory są zachowane, bo śmieszna ta część była. No kurwa, ładnie to Laszek zrobi wszystko, ale ja się. Super to wyszło. Tutaj w ogóle nie ma przerwy, a mogło być supcia, subcia, subcia. Bieram się tym bardzo. Normalnie wygląda, jakby to z jednego kawałka było zrobione, że nie ma żadnej szczeliny takiego miejsca cięcia. Na zero jest wszystko idealnie. Tutaj mikroskopijnie, gdzie jest te wyjście na DV, tutaj w różku tako ledwo co, nie, ale no, jest obwód. I widać, jaki odlew jest fabryczny, zły. I takie też wady miały talerzyki, tam gdzie pierścień uszczelniający wchodzi w Mercedesie. Pory takie w aluminium są. No tutaj jest luks. Jedna gotowa. Bierę się za drugą. No to dziś jest ten dzień. Błyskawicznie szybko udało się ogarnąć trzy wirniczki. Tak więc zasuwam do medio. bo tej ek mi zostawił i zaraz będą w mojej, mojej ręce. Przed 9 rano tutaj byłem, na no 10 otwarte. Kurde, ale jaja. i mamy to, kurde. Było napisane, że od 29 będzie, a dzisiaj mamy 22. Fajnie, dobra. To daję Patrykowi znać, dzisiaj się pewno widzimy. W celu przekazania paczuszki. Pacucha miała być od 29 kwietnia, dzisiaj mamy 22 kwietnia i proszę, skąd to szło? Z Tajwanu szły nasze części, kurde, błyskawica, szybciutko, jestem cholernie zadowolony, biję do firmy. Mamy to, mamy to, mamy to, już się ręce trzęsą z podniecenia. Otwieramy obrobione na gotowo i wyciągamy wirniczki. No te wirniczki niestety, no długa droga jeszcze przed nimi i postaramy się, żeby to było wszystko w Polsce obrobione. No Patryk ma jakieś tam swoje znajomości. Poprzednie wirniki ktoś bardzo ładnie nam nagwintował i ta sama osoba co je tak bardzo ładnie nagwintowała będzie nam je robiła to co Red Bull, czyli no cieniowanie. A zaraz wszystko pokażę, jak wejmę chociaż jedną sztukę. Ale pudełeczko ładne do tego staliśmy. Ja to pisałem, że proszę szybko wysłać, że to dla gwiazdy telewizyjnej i w ogóle się autografii tutaj nam dali. Nie, nie dali. Proszę, trzy wirniczki wydechowe. Fajnie się one nazywają. Hybryda Blitz turbo, no bo to jest w ogóle turbo turbosężara Patryka, a tak jak za każdym razem wspominam, jest kosmos. To jest jakiś tam K16, K26. mix. Bo chodzi o to podwójne miejsce na podwójne uszczelnienie i takie grube od strony wydechowej. Dobra. To, yy, to mamy tak. Tak. Co tniemy. Przyszło wreszcie, przyszło. Kurde, ale błyskawicznie. Tydzień przed planowaną dostawą. I to najniższy czas Ebay podawał, że 29, a to przyszło 22, no czyli dziś. No i ciach. Mówię, no to, na, na, to ciężko było, nie, nie nie było ciężko to w sumie zdobyć. Z tym się szybko wyszło, no ale teraz trzeba się w terminy wbić. No, nie, nie każdy ma czas z tym się bawić, bo to jest nie, 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 nietypowa robota. No, piękne, ładne, duże, olbrzymie, fajne i lekkie. Nie nietypowość tego polega, że to jest bardzo duża średnica tego elementu, że nie jest to typowa K16. No i teraz co? Oddaję to Patrykowi. Wszystkie trzy sztuki, żeby przerobił, żeby jedna z nich była taka no, duża pewność, że, że się idealnie uda ją obrobić. Cel ćwiczenia jaki mamy. Tą część musimy ścieniować dokładnie na 8,48 mm. A później odtąd musi być 5,4 mm. No i musi być lewy gwint M5 tutaj. No i to musi być idealnie równiusieńkowości zrobione, tutaj tutaj musi być podparte. Trzeba sprawdzić bicie korony, no bo jeden winik niestety po tej obróbce okazało się, że korona troszeczkę bije. No to trzeba bardzo precyzyjnie zrobić, dlatego trzy sztuki wziąłem na, na, na wszelki wypadek. Jak za pierwszym razem pierwszą da się zrobić, no to resztę nie trzeba będzie przerabiać. No to jest taki trik do, do, do zrobienia i wtedy składamy na, na do gotowo. Patrykowe turbinki, a dzisiaj z relacji tego no, że mogę już jedną turbowskażarkę fizycznie złożyć, że mam ją idealnie, perfekcyjnie zrobioną. No to bierę się do roboty. Ładne, piękne, nowe, czyste części. Patyczkowe. No to trzeba je tutaj odpowiednio zabezpieczyć, żeby się nie porysowały. Aluminiowe takie chujołapki. Idziemy po żeliwko. No to dajemy czadu, składamy. Tutaj było zasilanie olejowe, tutaj było woda. Obejmuje spływ oleju, i to była druga woda. Woda, jak śmiesznie, jest. A, pod kątem wstejdzie tak, pyk, pyk. Dobrze, I te korasy też fajnie, że mieliśmy nowe. No bo tutaj było tam, gdzie oringi wchodzą, zgniłe to wszystko było. Dobra, łapki przykręcamy. Kurde, ale jaram się Wszystko składne piękne, czyste i soczyste. No, no bo to była modyfikacja przeprowadzona na fabrycznie. Nowych turbosprężarkach, przypomnę. Nowych, nowych, niezakładanych na wóz. Badamy już, jak to było poskładane. To raczej musiało iść od spodu, bo to są ślady nakrętki, że to miała kontakt z tym. Hop. No coś pięknego i to nie piaskowane, nie szkiełkowane, nie szlifowane nic. No po prostu nowe, jedynie tam przez kupcia odmuchane po już tych wszystkich obróbkach. No bierzemy gumeczkę i obudóweczkę już przerobioną, przystosowaną. A Guma założona, jest szczelnie, jest bezpiecznie. Zaraz zobaczymy, czy obejdzie się bez kremu kali. A. Nasza nowa turbinka. Czas, no wchodzi, posmaruje to. To jest ten nasz krem Biodek wodowodalny, czy jak to się tam nazywa? Biodegra... No wiecie, o co chodzi czy można to jeść i w ogóle czyli mydełką i smarujemy o. posmarowane po to, żeby to po prostu lekko wchodziło i przede wszystkim żeby no tak jak śluz ślimaka działa żeby się nie przyszczypało o ringu żeby się nic nie, nie przytarło dobra no to tu aktuatorek założymy aktuatorek nam ustawi dokładnie pod jakim kątem ma być ta muszla zimnej strony Ach i tutaj dendolocik będzie też. Patryk musi z kolegą zrobić. 63,5 mm, pamiętajcie chłopaki, to ma być. Kolejne części mamy. To jest takie mocowanie muszli, żeby się nie obracała. A dwa jeszcze z zasłoną termiczną taką, żeby się nie nagrzewała od strony kolektora wydechowego. No i już odwrotnie by ją zamontował, ale na szczęście to są znaczniki, od której strony śruba była kręcona, więc wystarczy na takie rzeczy patrzeć i się błędu nie popełni. Siedzi tak jak trzeba, teraz polej na tą, ta jak widać śrubki miała od tej strony i idzie tak. No sobie tutaj film z Patrykiem oglądam, sobie przeglądałem, tu miałem więcej całą instrukcję jak to wszystko poskładać, znaczki, takie cechy szczególne turbospężarek, bo niestety ta jest turbospężarka cała nowa, nie ja ją rozbierałem, zimna strona mamy starej, tak więc to wszystko mamy poukładane tak jak być powinno, na samochód wchodzić. A i tak to będę rozbierał, bo będę chciał obrobić troszeczkę z tej strony, bo wydaje mi się, że jak tutaj troszeczkę obrobię, to jeszcze na przykład 5 koni na turbospężarce może uda się zyskać, jak się tutaj te zadziory pousuwa i wyłagodzi te, te wszystkie kształty. No tak to będzie ta cała turbospężarka na gotowo wyglądała. No wiadomo, jeszcze dojdą nóżki. Tutaj jedna nóżka, tam trzy. Nie, tam z tej strony dwie. A ja w tej chwili biorę się za brudną robotę, rękawiczki wzięte. Będziemy dopieszczali wyloty z turbosprężarek. Tu już zacząłem wstępnie to robić. To są takie brzydkie te, te odlewy, to, to będę chciał to usunąć. I fajnie, już mierzyłem całą turbosprężarę. Tutaj jest mniejsza średnica, i z wychodzeniem coraz grubiej się robi. więc zgodnie tak, takie rozprężanie przy tego wszystkiego zwiększające troszeczkę przepływ. No i tak, no wiadomo, największa restrykcja to jest tutaj, no i co nie wymyślimy, no większej muszli nie wsadzam bo jak byłaby nawet większa, to ona by się już opierała no to jest... no, robimy to, co dostaliśmy, maks, co się z tego da. I tak to powoli zaczyna wychodzić, takie zadry wszędzie tutaj były, odlewy, takie brzydkie, paskudne, no dużo materiału schodzi, a będzie to ładniejsze. I trochę od tego szlifowania też e, zwiększy się tego średnica, podejrzewam, że jest jakiś milimetr. Tu widać wszędzie takie, tutaj zrobimy to na gładko. Dosłownie jeden mały ruszek, a już tyle gruzu z tego idzie, żeby to wszystko, te nadlewy wyrównać. Bardzo dużo towaru jest usuwany. No i tutaj widać różnice po obróbce, przed odbróbką, że to takie no mocno nierówne były i takie no chropowate wszędzie powierzchnie. Dobra, teraz niech nam tutaj internet podpowie Majbachu, z jakich ty kawałków się składasz. No i ciach, dobra, znalazłem takie zdjęcie takiego silnika, to jest akurat jakiś tam Mercedes S600, ale turbosprężarki widzę bardzo podobne, wszystko jest wręcz identyczne. To jest to nasze na kolanko co będzie grubsze e, do zaciągania powietrza z filtra powietrza. E, no i tutaj mamy to wyjście. Ciekaw jestem jaka jest wewnętrzna średnica tego aluminiowego elementu. To może zadzwonię do Patryka i żeby mi to zmierzyli z bo fajnie byłoby żeby to wyjście z turbosprężarki idealnie odpowiadało średnicy temu aluminiowemu łącznikowi który dalej kieruje powietrze do wodnego interkolera. Dobra dzwonimy się dopytujemy o to. Fajnie, miło. Zaraz Patryk mi wyśle telefon, zdaje się, do Piotka, co mu składam ten samochód i zaraz mi wszystko powie. Bo tutaj, z tego co widzę, to jest na oringuach się trzyma. Nie wiem, czy jeden, czy dwa oringi tutaj są. Czyli ta, ta średnica, to wiadomo, że to jest ta średnica, ale kwestia. Co jest za tym rancikiem? Jaka jest tutaj średnica? Czyli będę prosił pana Piotra, żeby mi tutaj zmierzył ten element. Jeżeli się okaże, że tu jest, nie wiem, średnica taka jak tu, to nic tym więcej nie robię, Ale jeżeli się okaże, że to jest na przykład jakiś, nie wiem, mm, 2, 3, 4, 5 większe, no to będę chciał odtworzyć tutaj tą samą średnicę. Kończę niesamowicie fajnie, miło jaram się. No, Patryk bardzo szybko współpracuje, Piotrek w ogóle, wszyscy jako też szybko są w to zaangażowani. Tutaj 30 sekund później jest telefon, zadzwonię do Piotra, on gdzieś idzie po strych, zaraz będzie nam to wszystko mierzył. A ja tu jeszcze powalczę chwilę z niedoskonałościami. Tutaj jak jest mój palec, to jest taki, taki brzydki odlew, taki, takie ostre gluty, jakby zrobione. Tutaj będę chciał jeszcze wjechać, żeby było dobrze tu. Tak więc o maks co się da z tych obudów, chciałbym to po prostu dopieścić, dolizać, a później niech już. Kamownia prawdę nam powie, co to z tego wyjdzie, czekam na informacje. Ale tutaj, tak jak pod kątem się spojrzy, widać tak, jakby że dotąd był kontakt z czymś. Czyli się ścianka o opierała i że to pracowało. No pracowało, bo to jest różne połączenie, są O-ringi i tutaj pracowało i się tak, jakby wyklepywało. Wydaje mi się, teraz niech mi to kolega potwierdzi, tutaj, jak mamy te 30, tam 4 mm na tym wylocie. O! To że ja mogę to rozborować. Że łagodne takie przejście było bez takiego uskoku dużego, tylko tak łagodnie jedna ślednica w drugą żeby przychodziła. To mi się wydaje, że ja tutaj mogę zrobić jakieś 39 i No 39 mm powiedzmy, że, że mogę to zrobić. Czyli 5 mm pół centymetra powiększyć tutaj. No czekam na, na, na wytyczne, czy mogę tak zrobić, bo bardzo bym chciał. Czuję tutaj czuję tej moc. No to gęba się cieszy, jest co poprawiać. No przyjaciel. Piotrek znaje się, zmierzył mi to w tej chwili miareczką dokładnie, Dwie, o co chodzi, on kumaty taki Aj, widać, że, 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 że się znamy, bez zbędnego pierdolenia, tylko powiedziałam na, na, na łączeniu i tak dalej, jakaś średnica wszystko wiedział 38,4 mm ma fabryka Mercedesa w tej rurze dolotowej Fakt, że tą różę dolotową pewno w środku też popieram ścierny, może troszeczkę oblizać, opierdolić A u nas, tak jak mierzyłem, jest 34 Tak więc tutaj Dobra, bo ja to trochę rozbordowałem z 34 hit Będę chciał to zrobić na 38,5 o, i takie techniczne pierdołki do spełnienia się. Chłopak mi to wszystko pomierzył i powiedział, że to płynnie z tej 7,38,4 mm przychodzi na 60. To żadnego problemu nie ma, no bo w tym miejscu jest podparcie, zapięcie tutaj, a całe uszczelnienie turbosprężarki względem tej rury w tym miejscu jest na, na, na O-ringu. A to tutaj wcale jedno drugie nie musi się dotykać, bo tak jak mówiłem, oparcie jest z tej strony i tutaj jest jakoś to dociskane. Tak więc rewelacja. Biorę się za, za frezowanie, rozpieprzanie tego. No i ładnie, symetrycznie udało mi się to powiększyć do 38,5 mm. Także na bardzo płytkiej powierzchni około 4-5 mm. Teraz będę w głąb w tym wszystkim wjeżdżał, później to będę wyrównał. Ta średnica się powiększy o te pół mm, żeby było to ładnie, równo okrągło. No taka ręczna robota, z dremelka, no, ale zawsze będzie powodowało, że takie, no, nie będzie tych zawirowań, takie ładne, równe wejście będzie w kolejny elemencie układanki. tak niepotrzebna taka zwężka wiadomo, przepływ to za bardzo nie poprawi. Chociaż może jakoś tam mikroskopijnie, tak jak te portingi głowicy, to no, chodzi o to, żeby żadnych tam zawirowań nie było i żeby to powietrze się mniej się grzało. No bo jak ono uderza w jakąś tam przeszkodę, jakieś zawirowania, jakieś tam kłopoty się dzieją, to zawsze sprawność tego troszeczkę spada. My tutaj jakąś, no, jakieś kolejne drobne koniki to są w tym odlewie pogrzebane, więc frezuję, żeby było, tak jak mówiłem, jak najlepiej się da z fabrycznych odlewów to zrobić. Naprawdę dużo już tutaj mięsa i dosyć głęboko wjechałem, żeby no, jak najbardziej prostoliniowo to wylatywało z tego, tak pomóż, żeby wykorzystywać tą większą średnicę na, na końcu. No i zaraz to papierem ściernym będę wylizywał, żeby było idealnie ładnie, gładkie, bez takich ząbeczków. A naprawdę garści aluminium z tego są wygrzebane. Części stają się lżejsze i, i wydajniejsze. No, przerwa na jedzonko, jedna już jest gotowa. Dużo, naprawdę dużo tego materiału to jest wszędzie wybrane, jest wygładzone. Ja muszę to sobie wyczyścić wszystko. No i tak będzie. Później pokażę tamtej, jak to wygląda, bo też zaraz ją będę barował, ale na razie przerwa na amciu. To jeszcze muszę troszeczkę podrównać. To jeszcze podrównam i dopiero dojem. No zrobiłem znacz... Równiosienkie 38,2 mm się to zgrubia. Następny element będzie miał 38,4, czyli 2 tylko więcej. I będzie ładne, gładkie przejście. Tam ewentualnie też, jak mi przywiozą chłopaki tamte elementy, to po prostu papierem ścierem, to wygładzę w środku, ale no, zadowolony jestem z tego efektu. No, było na kremkali, elegancko łatwo się rozwali, rozkłada znaczy się. Szlifu, szlifu. To wstępnie opierdzielone, to widać fajne stare znaki, gdzie to tam dotykało. Sobie taką przerost z bowiem pół milimetra zostawiłem, żeby pod ewentualne wyrównania. To lecę w głąb. Powiem szczerze, że ta budowa jest dużo mniej taka prostoliniowa. I tutaj, żeby zwiększyć przepływ, to jak najwięcej się skupiłem. W tym miejscu wybrałem materiał, żeby tak jak najgładziej wychodziło. Tak jakby z tej strony, że tak jak, no, jak palec, i że jak najbardziej to na, no, na prosto tak chciało wychodzić. No to będzie. No to jest gładko. No to z gorsze ten do obróbki, ta zimna strona. Co mogłem zrobić maszyną, to zrobiłem maszyną. Ale tutaj w środku będę musiał papierem 7 z parucha tam wjechać. To, to jest takie. Nie jest idealne płytkie przejście, więc tutaj trzeba będzie ręczna robótka. Gruby papier ścierny jedziemy. Przypominają mi się lekcje podstawówki. Miał jakieś ws trójkę, kurde nie, to była tam jakaś siódma, szósta klasa lekcja muzyki, a z tyłu siedziałem i, i... papierek ścierny i się kanały w że tak robiło. No to już jest prawie idealnie, nie ma ząbków żadnych. Szybko idzie na szczęście. No ale ale... ręczne takie dopieszczanie, no bo tutaj nie, nie podejdę w tym, w tym miejscu takiego zagięcia, żeby takie idealnie gładkie było. Że, jak wychodzi, to od razu że się rozgrubiało. Bardzo zadowolony jestem z efektu. Idealnie taką gładką, tą wewnętrzną ściankę tutaj udało mi się zrobić. Powiem szczerze, że to gdzie ręcznie robiłem. To gładziej wychodzi niż tutaj na przykład jak z maszyny. No i bajka. Meju, i składamy. Tu mamy dziurę pół centymetra powiększoną. Gotowe, umyte, odmuchane. Składamy. No. Postawiając wszystko na fabrykę, bo to były znaczki, nie znaczki. Zobaczymy, przy jakim ciśnieniem będzie się teraz otwierał Westgate. 04 bara dałem, klapka. Delikatnie się luzuje, ale jeszcze mocno przylega. Super, dziękuję. 045 też jeszcze przylega. Obraca się, ale jeszcze żadnego luzu nie ma. To jest fabryka. Pół. O, dobrze. Tu już mikroluzik się robi. Dobra, 0,5 bara jest fabryczne nastawienie, nie wiem czy jest sens więcej. Przy tym małym Westgate przy tych dużych gabarytach, to i tak to będzie pewno ładowało półbara, bara, narastająca na półtora zapewne. Chociaż dobra, na no, no 0,6 to ustawimy. Że bazowy boost był najmniejszy możliwy, że to było 0,6. Dobra, zakontrowane. 0,6 to jest takie. O, że klapeczka jeszcze nie, nie jest uchrona, już zaczyna go otwierać. Czyli drugą trzeba będzie to dokładnie tak samo ustawić na te 0,6. Czach, teraz sobie zabezpieczenie dajemy. Czyli 0,1 bara ponad serię będzie to ustawione. No ostatnia rzecz, która nam zostaje. Nowiutka membranka. I ona w ten wyfrezowany rancik sobie tutaj ładnie wchodzi. Sprężynka, kołorkiem do góry. To będzie do, dopychało, żeby było szczelne. I zaworek DV. On nie ma znaczenia w jakiej pozycji jest symetryczny. Jest cały ładny, nie połamany. W tej starej turbosprężarce to niestety ta część była połamana. Tutaj mi nic nie haczy. Wszystko elegancko pasuje. Nic go skręcić. No. Teraz trzeba je sprawdzić, że to jest wszystko szczelne, ładnie, dobrze działające. Ja to ustami zasysam. Chociaż mam taką maszynkę, ale jak zasysam to czuję, czy, czy to pływa, czy nie. Tak więc robimy tak. Gdzie ten siórek jest? Tu jest siórek. Mm. Maksymalnie się otwiera, zamyka, wszystko jest idealnie szczelne. Zarobiście. No to jedna z ostatnich rzeczy nam została. Te pierdołki takie od to z te jakieś tam miedziane uszczeleczki poskładać ten kolektor, to co do głowicy będzie szło na gotowo i założymy to fabryczną taką instalację, że to w transporcie się nie gieło. w wsadzimy, no bo jak widać są te harmoniki takie, tam się te uszczelki miedziane tak dalej, że to wszystko nie pracowało, się nie psuło, to turbiny są nowe, poza samochodem taką mają wsporniki, żeby się trzymało kupy. Przedniego niestety nie założyłem, bo przedni był przekręcany do tego, do tego wlotu co fabrycznie, co tutaj był. No ten wlot niestety musiałem wypierdzielić. No teraz sobie na spokojnie skręcamy harmoniki. Ustawiłem tu, żeby było idealnie ładnie w osi i dokręcam. Tu jeszcze będę robił tak, żeby ten dolot się grubszy mieścił. Poluźniłem te paski zaciskowe od tego tego. O tak ustawię. Tu jest góra, żeby nic tu mi nie kolidowało i że tu można było na grubego do dolotu dać. No w sumie tą turbosprężarkę już mógłbym oddać jako 100% kompletną, bo wszystko. Wiadomo, to jest lewa turbosprężarka, to jest ta fałka cała. Ona na pewno pod takim kątem jest, bo to z jest z reguły prostopadle nierównolegle do podłoża idzie. Ale jeszcze to jest jedna rzecz. Mamy ten wylot spalin. O, jak on tam idzie? Dobrze. Tak. Dobra, to tutaj sobie ładnie wszystko tak wchodzi. BBB. Ale jest jedna sprawa. Jeszcze, on tutaj ma zwężkę dobre pół centymetra. Teraz to pomierzę, ale no taki próg jeszcze tutaj jest, że tak powiem zwalniający, który trochę przepływ będzie tutaj psuł. A tutaj, gdzie jest ta zwężeczka? 65. 65, kurde, to nie duża różnica. Tam jest 65, a tu jest... No 68, 60. kurde 3 mm, ja wiem czy to tak to trochę wpływa na moc, może też kolejne jakieś tej 3 do 5 koni na sprężarkę będzie, to też trzeba będzie to dramylnąć, bo to wszystko razy dwa, no bo sprężarki są dwie, czyli tu 3 konie, tam 3 konie, to już będzie 6 koni, tu się pieprzyliśmy z tym pół dnia z jedną zimną stroną, drugą zimnostroją. to powiedzmy tutaj 10 koni, tutaj 10 koni, no to już mamy 20, tak, i już z tym, no to 25 to już bardzo fajny przyrost, może akurat tyle będzie brakowało do oczekiwanego efektu. Chociaż powiem szczerze, ten kolektor wydechowy, taki mocno skrzynkowy, taki 6, fuj, 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 nieukierunkowany, bez przegród tutaj, no... Ojej, no naj, największa słabość to będzie to. najpierw <grym> kiedyś w przyszłości tu się uchlasta i się coś tutaj wyspawa fajniejszego. No ale no co się mogło, mówię, z tych obodów zrobić tam, poszlifować, po no, bardzo wydajne części powsadzać, no to, to jest to uczynione. Reszta niech hamownia prawdę powie. Kurde jak ta część ładnie wygląda, jak to jakieś temperatury do spalinami nie działa. Widać wszystkie normalne cyferki. Fabryczne oznaczenia. No to jesteśmy na stanowisku, i będzie robiona palcóweczka. No, pokazuję tutaj. No taki duży rant był. i coś na gładko wyszło. Co tam do środka trzeba tam wyjeżdżać. Ścianka jeszcze. A jeszcze będzie te ścianki. To troszeczkę się osłabia wiadomo jak tu zbieram tego materiału. No już wszędzie dookoła zrobione, gładszy frezem dreserowy. Mniej go wyrywa z rąk wolniej idzie i tutaj już mi tylko zostawił ten ten kawałeczek. Tak więc i jedziemy dalej. Fajnie, gładziutkie to szybkiem się jeździ. Rand jest ledwo wyczuwalny. Fajnie, dużo gładszy takie kształty wyjście będzie. W środku takie brzydkie odlawiki są, ale tutaj wszędzie, gdzie jest takie przewężenie, to to łopiowane. Dobra, czyścimy, składamy. Jedną turbospężarkę całą, kompletną mamy. No też już ostatki na dzisiaj. No, z tej strony jeszcze też zrobiłem, że takie gładsze wejście było. To już papierem ściernym opierdzielony jest, taki wysoki połysk. Nie ma tego rantu. Tu jest gładsze przejście, no wszędzie jest gładziutko, fajniutko. No było tak. Takie ostre. To już jeszcze jest gładzięki. No, nie ma ręciku. Dobra. Uszczereczki, śrubeczki skręcamy i, i turbinka do oddania. Czach siedzi, no, to Patryku, jedną turbosprężarkę masz 100% komplet i czekamy teraz na przeróbkę wirników. Będzie drugi koraskę składany i, i drugą turbinę też składamy. Z drugą pójdzie szybciej, bo już mam poobrabiane wszystkie elementy, więc tylko poskładać. A na razie cieszę się patrząc jak ta wygląda. No obłęd to wszystko wyszło. To spasowanie tutaj, spawanie na zewnątrz, przejścia żadnego tutaj w środku nie ma. No, koło kompresji bardzo dużo, prawie 60 mm, 7 na 7 wysokie, żeby to miało dużą wydajność. To no, mówię, sama turbosprężarka, jakby ją obciąć w tym miejscu i przeportować w środku, to żeliwo, chociaż żeliwo też ma mały AR. A to spokojnie 500, 520, można nawet 530 koni, by miała wydajności ona. Tutaj też coś jest z tym ostatnim grzebałem. Polerowane, spasowane. Wirniczek, jak tam się wirniczek chowa? A, wirniczek też. 9 łopatek kurde. Fajna taka konstrukcja, też fajna, wysoka. Długie łopaty, lekkie, cienki środek. I Nie, żadne 11 łopatek, tylko 9, żeby był prześwit dobry przez te, te, żeby chętnie opuszczało spalinę. Bazowe doładowanie zwiększone 0,5 na 0,6 bara, więc nawet bez żadnego boost kontrolera też samo się będzie więcej dmuchało, chociaż tak będzie dużo więcej się dmuchało, bo jest dosyć mała klapka w Westgate, więc będzie tendencja do przeładowania. No i te wszystkie akcenty, powiększenia, te polerki. no... no cały dzień tak to poskładać po dopieżarce, jedną turbowspężarkę, jak już się gotowe części ma. No tutaj, żeby jaj nie było, to mamy trzy sztuki. Z tego co wiem, ta firma co to obrabiała, gwintowała. Zależy jak to z czasem będzie stało, ale od tygodnia do, do trzech tygodni będzie potrzebowała czasu, czy nawet do miesiąca, żeby to no, wbić nas w kolejkę i obrobić, więc nas na tu sprzężara pewno za około miesiąc czasu będzie. No bo to trzeba do nich wysłać. Zdaje się, chłopaki zbyt goszczy są, więc zostaną trzy wirniki. Jakby się coś nie udało z jednym, to będą jeszcze dwa. Jakby się z drugim nie udało, to jest trzeci. No Mam nadzieję, że, 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 że się to uda i... No i że jak najszybciej Mercedesik wróci. No ciekawe jak to będzie gadało w ogóle i wszystko. Wydeszek czy, czy cały trzędzie przerobić, czy 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 gruby, to ma wydech dolot. No dolot już rozmawiałem zdaje się z Piotrem, co składa tego Mercedesa, że cały dolot będzie chciał ci nowy zrobić przed zderzakiem, żeby zimne powietrze ssało, żeby nie było tutaj tak jak jest ten śnieg gdzieś tam u góry, te, te puszki, że to idzie do góry, tylko żeby to gdzieś w miarę tam na wprost przechodziło przez przedni pas, żeby ci tam filtry były z przodu. No, to jest fajnie, że ta trubo-spężarka była nowa. Jedna i druga zresztą, co żeśmy zdobyli, że te plastiki są też nieuszkodzone. Bo w tych twoich ten jeden był połamany, więc problematyczne mogło być zdobycie tego. Chociaż wygląda tak jak w zwykłym Fordzie jak w tych nowszych trybospężarkach. No więc to już powoli z jedną się uporałem. A druga, no to ułobrobione, ułobrobione, dubka wyście, obrobiona. Poskładać to i no czekać na korasę, i poskładać. A tu mamy. Z drugiej strony też te aktuatory nowe. Te... te o że to jest tam mieć I ta tulejka w środku ruchoma, te, te części kolektora. To nie było montowane na samochód, ale ta z kolei leżała turbosprężarka w jakichś gorszych warunkach. Bo takim delikatnym nalocikiem rudej się. A nie wpływa. No to jedną mam.